Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z serii Manhunt na moim kanale. Moi drodzy, rozpoczynamy bez zbędnego gadania, lecimy z Manhuncikiem kolejny odcinek. I oczywiście zaczynamy od czego? Od egzekucji. Tak więc chodź tu ziomeczku, idź tam trochę dalej. Proszę cię. Mogłem w sumie ten koszek kopnąć, to on mógłby się odwrócić i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ale może jakoś go załatwimy, słuchajcie. Na czerwono? Oczywiście, że na czerwono, zaczekamy, spokojnie. No właśnie, czekałem na finisher, bo mówię, kurna, na czerwono i tak spokojnie. Masakra jakaś. Dobra, słuchajcie, wymieniamy oczywiście... Aha, bo ja mam łom, tak? No dobra, w takim razie nic nie wymieniamy. Czy ktoś tutaj jest? Nie. W takim razie mogę sobie bez problemu iść. Tutaj... Czy ktoś jest? Okej, jest jakiś koleś na górze. Jezu, myślałem, że ktoś przeszedł, a to jest po prostu szczur. Jezu, szczury, fu. Czekajcie, czy on tutaj przyjdzie, czy nie? Nie, stoi sobie. Pewnie konfiguruje haksy, hehe. Dobra, gość się odwrócił i chyba idzie. Tak jest. Więc ja idę, słuchajcie, sobie za nim. No i po prostu się go pozbędziemy, jak najszybciej. Tak, wiem, nie było to nic spektakularnego, no ale od czegoś trzeba zacząć. A w sumie... No, myślę, że teraz trochę mięska poleciało, jest o wiele, wiele lepiej. Dobra. Jak tutaj, słuchajcie, z wrogami? Totalna cisza. Chillera i utopia. No dobrze, w takim razie, jeżeli jest tutaj tak cicho, to... O, painkillersy, dobrze wiedzieć. To trzeba będzie uważać. Tylko słuchajcie, ja tutaj... O, dokładnie tak, jest ten koleś. Szybko muszę się schować. Żeby nie zauważył. No i po prostu się go pozbędziemy. Może, słuchajcie... Tym... O, to Jezus Maria! Nie! Nie! Gościu, soreczka, mordeczko, mordini, mordunio! Nie, czekajcie, słuchajcie, trzeba stąd jak najszybciej uciekać po prostu. Liczyłem, że będzie tutaj jakaś zajebista egzekucja, a tu jednak nie. Dobra, schowałem się. Ale to zrąbałem, ale jestem z siebie niezadowolony, no. Dobra, mam nadzieję, że tutaj nie przyjdzie. Aj, chyba jednak idzie. Nie, poszedł na górę. W takim razie ja idę za nim. I lecimy od razu. Napsułeś mi trochę krwi, gościu! Przez ciebie muszę brać painkillersy, cholera jasna. Dobra, nieważne, bierzemy czy nie bierzemy? W sumie weźmy, słuchajcie, lepiej mieć od razu pełne życie, niż potem się tam zastanawiać nad czymś. Aha, tutaj mogłem się schować w sumie, bardzo dobrze, ekstra, świetnie, że już o tym wiem. Dobra, w takim razie lećmy tutaj, czy ja tutaj się jakoś dostanę tędy? Chyba nie. W takim razie idziemy tu, otwieramy sobie naszym łomem tutejszym bramę. No i tutaj na pewno już będą ziomeczki. Dokładnie tak, mamy jednego, zawołajmy go od razu, może usłyszy, może przyjdzie. Halo, mordo, chodź tutaj. Dobra, słuchajcie, chyba nikt tutaj nie chce przyjść. Zawołajmy ich w takim razie jeszcze raz. No mordy, chodźcie tu! No serio, nikt nie chce przyjść? O cholera, biegnie! Tego to się nie spodziewałem! Ziom, żeś mnie wystraszył! Dobra, chodź tutaj w takim razie. Dobra, słuchajcie, od razu go rozwalamy na finisherze. O, okej, w ostatniej chwili na żółtym. Dobra, pięknie, udało się. No i jeszcze, słuchajcie, zaliczmy sobie główkę. Tak jest, pięknie, ależ to cudownie wygląda. Dobra, w takim razie teraz już chyba nic mi tutaj nie wyskoczy, mam nadzieję. Zawołajmy. Dobra, nikogo nie ma, ale jest sejwuj za to. Okej, znajdź wejście do piwnicy. Na szczęście tak, jestem po sejwie, więc nie powinno być jakiejś wielkiej tragedii, tak mi się wydaje. Zawołajmy kogoś. Dobra, jest ich dwóch, widzę. Tylko ciekawe, czy on tutaj przyjdzie. Chyba idzie w tym kierunku. Dobra, koleś przyszedł, ale idzie i kolejny. No nie, no tak się nie robi, słuchajcie, no. Dobra, niech ten idzie. A ten niech tutaj do mnie sobie po prostu podejdzie, a ja się go pozbędę w bardzo szybki sposób.
odwróć się. Tak jest. Teraz słuchajcie szybko. Szybka akcja, szybka akcja. Mam nadzieję, że jego kumpel jednak usłyszał. Niestety. Aczkolwiek nie zauważył mnie, że się tutaj schowałem, także o tyle dobrze. No chodź tutaj, chodź. Chodź, to cię uduszę tą torebką po prostu. No podejdź. Okej. Lecimy. Cudownie, moi drodzy. Przepięknie. Idzie mi po prostu zajebiście. I w tym momencie jestem naprawdę prawdziwym, cichym zabójcą. Nie to, co w Hitmanie. Swoją drogą, tak, miał być Hitman ostatnio, ale powiem wam, że nie udało mi się. Miałem 3 próby nagrania i za każdym razem nie wychodził mi cichy zabójca, więc po prostu sobie odpuściłem. Sorry. Ale na pewno kiedyś wrócimy. Dobra, słuchajcie, leci kolejny, bo usłyszał jakieś huki i tak dalej, więc pozbędziemy się kolejnego. Jestem, powiem wam, w takiej sytuacji, że... O, cholera! No właśnie. Byłem w bardzo nieciekawej pozycji, przez co gość po prostu mógł mnie bez problemu zauważyć. Aczkolwiek jak najszybciej tutaj udało mi się wydostać i lecimy z nim. Okej, powiem wam, że emocje są jak najbardziej, bo tych wrogów naprawdę ściele się tu całe mnóstwo. Dobra, zgarniamy sobie cegłę. Czy jest tutaj ktoś jeszcze? Halo? Dobra, wydaje mi się, że nikogo nie ma. Może tutaj? Nie, nikogo tutaj nie widzę. W takim razie lecimy dalej. Dobra, tu jest chyba ta piwnica, tak? Czy to tutaj? Tak, to jak najbardziej tutaj, więc wejdźmy sobie tu. Świetnie. Mamy sejwusia. I co teraz? Jest jakaś butelka. Aha, butelka to jest taki wabik po prostu. Dobra, bo tu jest koleś. Zawołajmy go sobie w takim razie. Dobra. Leci wariacina. Również ma łom, więc będzie trzeba uważać na niego. Bo jednak z łoma nie chciałbym dostać, ponieważ no łom jest to, powiem wam, taka broń, która no prawdopodobnie od razu rozłożyłaby mnie na łopatki. Okej, chodźmy za nim w takim razie. Szybko. I lecimy. Jak najszybciej, słuchajcie, jak najszybciej, żeby po prostu mieć to z głowy. Halo, sosu, nie rozwaliłeś mu łba, czemu? Bo nie chcę, słuchajcie, tutaj robić sobie jakichś problemów. Dobra, czy tutaj jest ktoś? Nie, aczkolwiek pamiętam ten level. Tutaj było kilku tych gości, a tutaj w ogóle kilku powieszonych. Masakra jakaś totalna. Dobra, nikogo tutaj nie widzę, ale wydaje mi się, że tu za chwilę ktoś może przyjść. Okej, słuchajcie, tutaj mamy kolesia. Zawołajmy go i szybko uciekajmy. Nawet dwóch kolesi. Kurde, dobra. Nieważne, jeden tutaj przyjdzie. O Jezu, jest ich trzech! No to ładnie wam powiem. Nieźle. Oni się tutaj zbliżają wszyscy. Robi się bardzo nieciekawie. Ojejejej! Ale bym wyszedł po prostu. Jezus Maria. Dobra, odwracaj się, gościu. I po tobie. Słuchajcie, łom to jest bardzo szybka broń. I tyle. Świetnie. Okej, idzie chyba kolejny. Pozbędziemy się go może tym razem właśnie tym kijem. Tylko, że idzie jeszcze następny. No panowie, szanujmy się. Dobra, ten się jeden wycofał. I idzie tutaj ten. Dobra, zobacz kumpla. Twój kumpel nie żyje, mordo. O, dokładnie tak, zobacz. No nie żyje, a ty będziesz kolejny. I to nawet w tym samym miejscu! Dwie głowy do rozwalenia. Co dwie głowy, to nie jedna. Tylko tamtego chyba nie rozwalę. Może jednak? Pięknie, oczywiście, że się udało. Dobra, włamy ostatniego. Moi drodzy. No chodź tu, głąbie. Nie mam całego dnia. Dobra, biegnie. Czyżby był trzeci na tej kupce? Zobacz, twoje ziomeczki leżą. Ale debil skończony. Ale dobra, skoro jest debilem, to jest debilem, no. No cóż, mordeczko, mogłeś leżeć ze swoimi kumplami, nie chciałeś, trudno.
Okej, okay. Czy jest tutaj ktoś jeszcze? Nie wygląda na to, że tutaj byłby ktoś, więc wychodzimy. Pięknie i lecimy. O, czyżby to był koniec misji? Kto to jest? Get ready, boys, he's coming. O kurde, mam kłopoty chyba jakieś. Dokładnie. Zostawcie mnie w spokoju, czemu mi kopiecie, czemu mnie bijecie? Co ja wam zrobiłem? A czy to nie jest ten szefo, który z nami zawsze gada i tak dalej? Nie mam pojęcia. Ale słuchajcie, są trzy gwiazdki. Z odcinka na odcinek lecimy coraz wyżej. Bardzo mi się to podoba. Czas w miarę spoko. Bonus czasowy się nie załapał. Zabici łowcy 0. Zabici poprzez egzekucję 11 punkty za styl aż 3 gwiazdki. Super. Bardzo mnie to cieszy, moi drodzy. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Serdecznie wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie lajka. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze go nie zrobiliście. Napiszcie komentarz, jak wam się podobało. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, który już za tydzień. Cześć.